Proszę mi powiedzieć, która z tych płyt po tej epoce Young Power dla pana płyt wydaje się dziś panu taka najbardziej nośna, ważna? Czy to był album Letters and Leaves może? Czy to był State? Ja myślę, że Letters and Leaves był takim trochę przełomem. W tym sensie, że się tam ułożyło ostatecznie to brzmienie, które od pewnego czasu proponowałem później. To znaczy takie bardzo taki cool wyhamowany z ciemnym altem i z ciemnym frigihornem, z Piotrem Wojtasikiem. Mhm. I to w zasadzie ukonstytuowało pewien rodzaj brzmienia, a co zatem szło, pewien rodzaj ekspresji, takiej wyhamowanej troszeczkę i tak wszystko z daleka i spokojnie, cool. Natomiast to brzmienie zaczęło potem na koncertach bardzo dobrze działać. Nawet w ostrych takich kawałkach, jak się już ekspresyjnie grał. W związku z tym myślę, że jednak STT, ta płyta... No to ja źle to wymówiłem. Estate jest słowem angielskim, ale to jest... Kilka razy się już spotkałem z taką nazwą, ale to być może robiliśmy wszyscy błąd. To jest lato. Z włoska znaczy lato. Czyli to jest taka letnia, ciepła, fiestowa... po angielsku. No, bo Estate też jest, ale źródło tego jest STT, czyli lato, i to jest taka letnia muzyka, ale w tym przypadku ona jest dosyć taka ekspresyjna i już właśnie ten... inaczej trochę grana, tak bardziej otwarcie. Z zachowaniem tej formuły altowy flet z tym. Zresztą STT, teraz już uwaga, poprawność, STT, to był projekt międzynarodowy, prawda? Tak. Jak się dokoptowuje muzyków do takiego projektu? O, to są lata pracy. To mogę powiedzieć, że to są ludzie, z którymi sobie marzyłem, żeby kiedyś, jak zaczynałem flet, to sobie marzyłem, to czytałem, słuchałem taką Archie Shepp, taką płytę i tam grał Cameron Brown. Kurczę, w trio jeszcze. Płyta się nazywała Steam. Tak się nazywa płyta. Albo na przykład słuchałem Stana Getza, Desafinada, jakieś te takie samby. Stan Getz. Na perkusji grał Victor Lewis. Oczywiście współczesne nagrania pod tytułem Winter Marsalis, no to z kolei, albo Ron Carter, to z kolei na tych nagraniach gra Steven Scott. I to jest skład ostatniej. Steven Scott też przecież był zasadniczą częścią tego projektu, prawda? Tak. Dlatego myślę, że to są takie spełniające się marzenia, ale to myślę, że to są lata prób, błędów, lata pracy, poszukiwanie. Kiedyś odważyłem się, bo myśmy się spotykali jakoś, ale odważyłem się zadzwonić do Wiktora. On mnie w ogóle jeszcze wtedy nie znał. Model amerykański, nie odpowiada na telefon. Don't call us, we call you. ale od razu po nagraniu się przeze mnie na maszynce, to od razu tam dzwoni do znajomych, między innymi do Piotra. Co to jest? Who's that guy? Kto to jest ten człowiek? Aha, okej. Okay. Odzwonił, dobra, jestem. I tutaj słucham cię, brother. Natomiast to zawsze to jakoś działa z tej drugiej strony, że oni nie za bardzo chcą ryzykować nieznanymi postaciami czy coś, ale muszą wiedzieć, z kim mają do czynienia. No ale tak chyba znaczy, myślę, że w każdej branży tak jest. Nieznana postać to jest złe słowo, znaczy złe określenie w pana przypadku, bo pan jest znaną postacią w tym świecie, absolutnie. Tyle tylko, że mam cały czas wrażenie, że ci, którzy to robią tam, zwłaszcza za oceanem, to oni mają tak absolutnie już swój świat, że no pewnie, nie potrzebują jasne. Żadnego totalnie ale, towarzystwa. Ale... Troszkę to jest konserwatywne i takie zamknięte bardzo. To jest krąg, do którego się chyba trudno dostać, ale jeżeli już się dostaje, no to tak, jest przygoda piękna muzyczna. Tak. Prawda? No i nawet jeżeli mamy kontakt ze sobą, powiedzmy, dwa razy do roku, nawet jeżeli gramy koncerty, to dla mnie to jest potem taka inspiracja. To, co oni mówią, to jak oni, żeby potem ćwiczyć przez resztę roku, siedzieć po parę dobrych godzin i ćwiczyć i tamte swoje, żeby potem jak się spotkać, być choćby o troszeczkę lepszy. Nie uważa pan, że taki Anderson na przykład z Jethro Tull to wariat? Z fletem, robić takie rzeczy. Przepiękny wariat, ale... Przepiękny wariat. Widziałem kiedyś na żywo kilka razy taki koncert i pomyślałem sobie, że to jest jakaś totalnie zamknięta całość, bo tam nie chodzi tylko o grę na flecie.
No tak. Już, i nie chodzi tylko o ten wokal, chodzi o wszystko, chodzi o jego, nie wiem, postać. To jest jakiś taki pomnik, który się rusza i rusza się w sposób absolutnie niezwykły. Ja chciałem powiedzieć o jego świadomości, jeżeli mogę. No. Otóż on wykorzystuje pewne środki specjalnie w Jeff Rotals, takie fletowe, wykorzystuje głos i tak dalej. I on jest świadomy tego, co robi. Natomiast ile on potrafi, to jest zupełnie inna rzecz. Bo jak usłyszałem na przykład z orkiestrą symfoniczną na flecie. I to zupełnie tylko. On po prostu chodzi o to, że on dobiera sobie środki do sytuacji, która jest. I on z orkiestrą symfoniczną grał zupełnie szeroki dźwięk, grał po prostu jak klasyczny flecista z doskonałą techniką, pięknym brzmieniem. To jest chyba nagranie sprzed paru lat. Naprawdę. A z kolei jak gra tą muzykę, to oczywiście zawęża środki, żeby, ale na rzecz ekspresji, na rzecz ruchu. Także ja, to jest świadomość dla mnie. To mi się na przykład bardzo podoba. Panie Krzysztofie, Grzesiek Ciechowski. Zespół alternatywny tak naprawdę, który trafił pod strzechy. Oni cały czas powtarzają, znaczy Zbyszek Krzywański głównie to powtarza, że było kilka takich utworów, które Republika grała i nikt się z nich nie spodziewał, że to usłyszy oprócz realizatora i ich samych jeszcze jakaś większa grupa ludzi. A tu się później okazało, że usłyszała to cała Polska i cała Polska upadła tak naprawdę na kolana. Ja do dzisiaj klęczę, szczerze mówiąc. Tam był flet i tam był flet wykorzystany w sposób niezwykły. Myśmy właściwie, pamiętam to, pierwsze przesłuchanie tej płyty debiutanckiej Nowych Sytuacji, to było wrażenie dla młodego człowieka wtedy, który jeszcze te płyty musiał jakoś zdobyć. To kosztowało 700 zł. To było szokujące zupełnie. Że właściwie flet był wtedy gitarą. Był instrumentem totalnie prowadzącym. Jak pan odnajduje po latach tą estetykę? To było fajne? No to było inne? Bardzo fajne, oczywiście, że inne. Ja uważam, przede wszystkim to na przykład Grzesiu spopularyzował ten instrument w Polsce. Jeff Rotal, Jon Anderson spopularyzował ten instrument na świecie. To właśnie to jest właśnie chyba ta zasługa, że te inne instrumenty, tak zwane, różne, nie? One dzięki takim nagraniom mogły, albo na przykład jest fajny przecież Erika Badu, na przykład tam gość nie gra dużo, ale właśnie gra tak interesująco, że kurczę, a co to jest? I od razu ktoś może zacząć szukać fletu i tak dalej. Myślę, że to jest zasługa i to jest bardzo interesujące. Przepraszam, że pytam o innych, ale jeszcze muszę jedno nazwisko wymienić z tej jakby zupełnie drugiej strony barykady, bo też się ostatnio spotkałem z taką opinią. Wspominaliśmy lata 90. z przyjacielem i mówi, wiesz co, to był bardzo, bardzo ofensywny czas, jeżeli chodzi o muzykę, zwłaszcza taką rockową, popularną. Wydarzyło się mnóstwo, zwłaszcza w roku 91, ale nigdy, zapamiętaj sobie, nigdy nie pytaj mnie o Vanessa May. No to faktycznie, to jest kontrowersyjna. Może być coś sytuacja. Takiego jak sztuczny twór grający na plecie? Na flecie? Na flecie, sztuczny twór grający na flecie. Pewnie może, ale prawdopodobnie Vanessa May urodziła się ze skrzypcami. Prawdopodobnie jej do twarzy było to, a miała na tyle szczęścia, że ktoś postanowił w nią zainwestować kupę forsy i zrobił z tego twór. Oczywiście, że sztuczny, zdecydowanie sztuczny. Ale tam prawdopodobnie chodziło o muzykę, nie? Jakąś tam na pewno. Bardziej casting. Tak. Cały czas jestem ciekawy, jak będziecie funkcjonowali na scenie, bo jesteście z Lechem Janerką na Męskim Graniu 2011. Jednym organizmem. Jesteście zespołem. Tak. To nie jest... Znaczy, oczywiście będziemy to komunikowali. Ja będę miał przyjemność was zapowiadać jako Lech Janerka i gość specjalny. Ale my jesteśmy jednym zespołem, zdecydowanie. Macie trochę do pokonania, powiem panu, dlatego że chociażby jest to w historii tej trasy, która mam wrażenie trochę odmienia jednak myślenie o polskich artystach. Rzecz pierwsza, ponieważ jak będziemy was przedstawiać na scenie, to będziemy w składzie zapowiadać pierwszą kobietę w historii męskiego grania. Aha, no tak. Na estradzie. A poza tym jestem przekonany, że ludzie czekają na bardzo istotny, ważny komunikat, który się zawsze z piosenkami Lecha Janerki wiąże. Tam właściwie każdy utwór coś znaczy. On mówi o czymś i on coś robi ludziom. I w tym momencie nurkuje pan w ten świat i jest pan gościem specjalnym, który też ma duży kawałek tortu. Cały czas mnie to bardzo interesuje, chociaż o muzyce trudno rozmawiać, kiedy się jej nie słyszy. Tak. Jak to sklejacie w całość? Próby idą w sposób rebeliancki, czy raczej dżentelmeński?
I taki, i taki. Oczywiście, przecież wszyscy znamy Lecha. Jest całkowicie bezkompromisowy, nie boi się powiedzieć niczego. Także to mnie zaskoczyło, prawdę mówiąc, na pierwszej chyba próbie, czy że on wie, dokładnie wie, co chce. Dokładnie wie, co chce, i on w głowie sobie ułożył brzmienia, którego nigdy nie było. Prawda? Bo to jest zupełnie nowa konfiguracja, nowa sytuacja. Dla mnie wciąż jest to zagadka, ale bardzo chętnie ją rozwiążę. On dokładnie wie, co chce. On mówi, nie, słuchaj, spróbuj to tak. Nie? Ja próbuję tak, mówię, dobra, tak trzymaj. Naprawdę. Także, o kurczę, ty wiesz, co chcesz. Dla mnie to było takie pierwsze moje zaskoczenie. No, naprawdę trudno jest mówić o tym, co o muzyce mówić. Nie trzeba po prostu grać i mało gadać, nie więcej grać. Ale to jest na pewno wyzwanie. Pana projekty, kiedy się męskie granie skończy, bo one wciąż są. Jest pan facetem, który potrzebuje 24 godzin na dzień? Znaczy, inaczej, potrzebuje pan 24 godzin do tego, żeby trwał tyle dzień, czy troszeczkę dłużej musi trwać w pana przypadku? Dłużej, dlatego że nie ma czasu na celebrowanie życia. Smutna konkluzja. Tak, dlatego że jest bardzo dużo obowiązków, bardzo dużo przyjemności, które, ale takich bardzo muzycznych, takich powiedziałbym zawodowych, i chciałoby się jeszcze mieć potem taką chwilę na refleksję. Tego mi brakuje. Ja mówię to, bo wszystko jest takie zagonione, wszystko jest takie zwariowane, i chciałbym mieć właśnie, nie tak, żeby jeszcze coś więcej zrobić. Właśnie nie. To, co teraz jest, ja myślę, że to się da z dobrą logistyką dobrze przyorganizować. Natomiast nie bardzo wiem, jak sobie znaleźć taką chwilę na refleksję. To bardzo bym chciał to odnaleźć. Takie coś ekstra, taką chwilę, żeby się zastanowić nad sensem, nad tym wszystkim. To jestem na tym etapie. No, ale załóżmy, to porozmawiajmy troszeczkę o marzeniach, jeśli pan pozwoli. Załóżmy, że dzwoni do pana, no nie wiem, ECM i mówi tak: Chris, to teraz masz od nas prezent, masz sobie zmontować zespół z najlepszych wymiataczy tego świata, będziecie grali razem trasę, nagracie płytę. Kogo pan bierze do zespołu jako lider? No jak to? Za pierwsza rzecz, którą bym zrobił, to on zaprosił, bo on się nazywa Iher, ten producent ECM-u. Zaprosiłbym Eichera na męskie granie. Manfred, przyjeżdżaj na męskie granie i zobaczysz, co się robi teraz. Co będzie potem, to zobaczymy. Ale to, co my robimy, jest w tej chwili dla nas najważniejsze. W związku z tym, Manfred, przyjeżdżaj do Żywca. Oczywiście możesz przyjechać potem do Krakowa czy do Warszawy, ale mi się wydaje, że te pierwsze koncerty zawsze są takie troszeczkę specyficzne. No ale to jeszcze Janerka musiałby się dowiedzieć o tym, że podpisuje z nimi szybki kontrakt. Myślę, że to by było dla niego zaskakujące. I by się ucieszył prawdopodobnie. No dobrze, a jeżeli już rozmawiamy o tych wielkich ze świata, to kto w takim zespole? Ze świata? No. I takich... No... Mi się wydaje, że zawsze o tym, kto decyduje muzyka. Czyli jeżeli ja mam wybierać tych takich wymarzonych moich partnerów do wspólnego grania, to bym się zastanowił, jaką ja muzykę chciałem grać. Inaczej mówiąc, czy to byłaby stylistyka taka etniczna w tym momencie, czy też stylistyka bardzo taka osobista, czyli taka wyciszona, cool, baladowa, czy może coś bardziej ekspresyjnego i tak dalej. I teraz w zależności od tego, na które pytanie bym sobie odpowiedział, to tak. Spróbujmy etniczności. Carlos Santana. Spróbujmy zrobić jakieś takie etniczno-brazylijsko takie. Dlaczego nie? Ale to się... O tym decyduje muzyka. Pytanie, jaką muzykę teraz? Jeśli chodzi o na przykład bardzo jazzowe, no to moim marzeniem jest zagrać z żyjącym Kenny Barron. Już była taka okazja raz. Już było tak blisko. Myśmy się... Graliśmy trasę taką promującą Estatetą, płytę, i tam między innymi promowaliśmy tą trasę w Nowym Jorku, w Greenwich Village, w klubie Sweet Basil. I Kenny Barron przyszedł na nasz koncert. Billy Harper też był i tak dalej. I to w tym składzie, tym z Wiktorem. Tylko myśmy się
opóźnili, znaczy wiedzą nasz koncert, znaczy on przyszedł trochę wcześniej, dużo nie miał czasu, przyszedł się z nami spotkać. I musiał iść, a my akurat nie mogliśmy złapać taksówki, tak żeśmy się opóźnili na to, jak żeśmy tam mieli być. No i to było najbliższe spotkanie z moim takim kimś, kto, z którym bardzo bym chciał jakąś następną płytę zrobić. Ale dla mnie marzenie bardziej jest muzyka niż ludzie, którym chciałbym z nim grać. To znaczy, wydaje mi się, że marzenia to jest coś takiego, co nie, jest bardzo, bardzo trudnego i zmienia życie. Mi jest łatwiej zadzwonić w tej chwili, w tym, że jak już grałem Joe LaBarbera, zadzwonić do Wiktora albo Joe LaBarbera, do takich moich też guru, nie? Mhm. Niż pokonać siebie i stworzyć coś o trochę lepiej. Dlatego ja z takich moich marzeń mówię, bardzo chciałem zagrać w Blue Note w Tokio. Tak, jako taki fest, nie? Ale dlaczego? Bo chcąc tam zagrać, to musiałbym grać prawdopodobnie znacznie lepiej niż teraz, albo jeszcze lepiej. I jakoś tam się dostać. Inaczej mówiąc, to jest takie wyzwanie logistyczno-artystyczne. A to już nie jest takie proste. Dlatego myślę sobie, to tak sobie mówię, okej, w ciągu najbliższego czasu bardzo bym sobie marzył, żeby tam zagrać. Bo to trzeba umieć dobrze tam zagrać, żeby być tam zaproszony, całe to wszystko. Czyli wyzwanie logistyczno-artystyczne. Wie pan, cały czas myślę o tym, że jednak jazz jest muzyką, która ma w Polsce wspaniałą kondycję. I to raz ze względu na tradycję, zresztą ta tradycja jest cały czas przypominana przez chociażby Leszka Możdżera czy przez Adama Pierończyka, a z drugiej strony ze względu na młodych, którzy atakują z niesamowitą siłą. Jak najbardziej. I to jest fantastyczne. Ja się bardzo cieszę z tego, że my, ci w podartych spodniach i ci od muzyki rockowej, i ci od głośnych riffów, i ci od darcia gęby, możemy zapowiadać z wielką przyjemnością takie projekty jak Marcin Wasilewski Trio. Mhm. Możemy mówić o Pink Floyd, że to jest tak naprawdę jazz, ale w sumie jest to muzyka punkowa gdzieś tam. No tak, możemy mówić o zespole nowym, który też wystąpi na męskim graniu, tylko na jednym koncercie, ale pierwsze koty za płoty, czyli Jazz Pospolita, które jest zderzeniem jazzu z czymś jeszcze. A z drugiej strony jeszcze, z kolejnej strony możemy witać pana na scenie z Lechem Janerką i mówić, słuchajcie, spotkały się dwa niezwykłe światy, to teraz rozwiążcie to równanie. Mam nadzieję, że niewiadomych będzie jak najmniej, będzie bardzo przyjemnie, bo o to przede wszystkim chodzi. Panie Krzysztofie, życzę panu, żeby te marzenia się spełniały, żeby ten band, nawet niech gra Santana czasami jakąś solówkę od czasu do czasu, wypalił. No i co? No, cieszę się, że pan jest człowiekiem chyba, który optymistycznie podchodzi do życia, bo uśmiech nie schodzi z pana twarzy. Także super. Kontynuacji wszelakiej, i artystycznej, i ludzkiej życzę. Dziękuję bardzo.